Zdecydowanie nie masz charakteru, brakuje ci, George. Ta. Trzeba wiedzieć, czego się chce. A ty w momencie, kiedy trzeba strzelić do policjanta, nie strzelasz. Kumasz? Ja się strzelam, nie pierdol. Sam się wypinasz. Wiele razy ratowałem ci dupę. Dużo gadasz, a chuja robisz. Wiele razy ratowałem ci dupę, nie pierdol. Ty mi ratowałeś dupę. Zamknij pizdę, kurwa, ludzie. Pakowałeś mnie, kurwa, w ręce. Zamknij pizdę, kurwa, mówisz... Zatknij mordę, frajerze, bo ci potnę, kurwo, rozumiesz to? Kurwa, ci potnę. O ty, kurwo, jebana. Kurwa, chodź tu. No chodź. Dziadu jebany. Zamka, będziesz, kurwa, odcinał. Wyryło ci się w tej głowie. Jebany dziadę. Odjemy, kurwa, szczepciarzy. Tylko byliśmy, kurwa, zapierdolić bank. Są pieniądze w banku. Właśnie, potrafi się tylko odjebać psiarza w banku, albo pociągnąć na balny bank. Babciu, jak tam twoja stara szosa nadal na niej śmigasz, czy robiłeś jakiś upgrade? Pozdrawiam. Nie robiłem upgrade'iku żadnego. Nie ma problem do Jasona Snowa. Jakiego kurwa Jasona Snowa? Bierzemy, robimy fejkowe... Siebocie! Robimy fejkowe zgłoszenie, że coś się dzieje. Jesteście schowani w krzakach. Jeden z nas będzie leżał, udało się, że jest podźgany przez kogoś. Tak. I wtedy on podjeżdża, sprawdza, co się z nami dzieje i wy wtedy wylatujecie z klamkami, łapy, kujemy frajera i bierzemy za niego okup. Zawozimy go, wywozimy gdzieś. Na policjanta? Aha. Do banku, do baba banku. To może być ostra sprawa, wiesz, o co mi chodzi. Czy pies... Pies nigdy nie przyjedzie sam. Taka jest zasada. Psy zajeżdżą w duecie, kurwa, rozumiesz? Albo w kwartecie, kurwy. Policyjny kwartet ci podejdzie, tak jak ich zakujesz? Czterech chłopa policyjnych uzbrojonych w kamizelkach. Starzy gumy! Ej, mamy jest nas pięciu, mamy pięć klamek. Nie będziemy wszyscy w jednej kupie stać. Pochowamy się po kątach, wy się pochowacie. Jeden tylko dostanie na wymianę. Jeżeli odejmiemy jakąś krzywą akcję, to wtedy ich zamkniemy. Zamkniemy ich niczym w gierce Counter-Strike'u. Z dwóch stron będziemy strzelać, z każdej strony! Nie mamy zagadania. Jeden w śmietniku, drugi na dachu, trzeci w studzience. Dokładnie, nie pokapują się nawet. A co dobrze? Czyli trafimy na buchę przez to. No, jest to bardzo prawdopodobne, George. Dobra, panowie. Mimo wszystko zawsze was kocham, prawda? I jeśli będzie trzeba, to pójdę nawet do pierdla za was. Wiecie o tym. Więc zróbmy to. Co wy na to? Musimy znaleźć gościa, który podłoży się jako ofiara, tak? Tak, i jeszcze musimy znaleźć Oczego, bo bez niego to chuja z tego będzie. Oczy ma tu być za chwilę, jakoś nie odbiera. Dzwonię do niego. Nie pojawił się. No to szybko streszcza się bez akcji. On to wysymulować. Panowie, tu nawet nie chodzi o pieniądze, o żaden bank, o zarobek. Tu chodzi o zemstę. Tyle razy nam zeszli za skórę, że pora się w jakiś sposób zemścić. Musisz leżeć na ulicy. A co wy na to, żeby patrz? Wziąć czarny samochód, założyć cztery kominiary, wiecie o co chodzi? I po prostu zrobić drive-by na te kurwy. Ja jestem za. Podjechać jak są na patrolu, wyciągnąć klamkę i zrobić kurwa, co jest, psiaku, pamiętasz mnie? Ej, chowaj, that's a fucking nasty shit. Chowajcie go, mnie. Co? Kurwa, kamery tu są. Jebane mam w nich. No, w sumie ten pomysł też mi się podoba. Ostry drive-by. Szybką furę. Ale po to ci szybka fura, właśnie fura, która się nie rzuca w oczy. Podjeżdżasz, walisz na kurwy, nikt cię nie goni. Nikt cię nie goni, bo nie ma kto cię gonić, bo zostały psy rozjebane. Tak, no masz that's right. Ile będzie kosztowała ściema na szybę? $3000 chyba. Co? Niemożliwe. No ile myślisz? Ja pierdolę, 3000 dolców za ściemę. No nic, no to zrobimy tego drive-by'a w sumie. Dobra, no już ściema, no jestem. O kurwa, w końcu gierka na 77. No słuchaj, już jest plan. Odwet na psiarnię za wszystkie czasy, które nam... Mam nadzieję, że następny będzie vlog na YouTube. Jeśli się podoba! Pozderki. 50 jest 5, no to wow. Jeden z pagażnika raczej nie będzie strzelał. No, dzięki! Więc najlepiej jakby to było na proste vlogaski będą za chwilę, ty kręcimy z siłowni, ty. Dzięki, piątka. Ale też z drugiej strony najlepiej właśnie, żeby było jak najwięcej osób w jednym aucie. Czyli będziemy musieli wybrać, która czwórka będzie w tym aucie. Ci, którzy mają klamkę. Wszyscy mamy klamki, właśnie z to. No mamy klamę, więc mamy kurwa z czego strzelać. Nie no, w sumie to wiecie, możecie sami odpierdać psy. To! Jesteś... A wymieg, mała. Żartuję, kurwa, pakuje się tu, tak tam, się tu. Lecimy, co ty pierdolisz? To znaczy, 2-3 tak się ustawiamy? To bierz kasjera i jedziemy z kurwami. I szukamy ich.
Jogger Dini i Rudy Kutasia odpowiadają, że lecimy z sezonem 1 FC Ulani wierni po porażce z 9 po wygranej. Nie muszą nosić maski, żeby mieć tą maskę na mordzie. O, musimy zatankować najpierw. Logan! Te? Masz stówę? Co za gość? No mam. No jestem spukany, stary, nie mam ani co to. Ty zawsze byłeś spukany, zarobiłbyś coś. No właśnie. Co za gość? Chcesz stówę, mówisz, te? Dobra. Czekaj. Masz 150. I jeszcze przed tym schowałbym kasę, wiesz, na chatę. Dobra, mam 12 koła przy sobie brudasów. Ej, macie trochę hajsu pożyczyć? Ile? Nie kolejne, no. Ja już wydałem wszystko, mam ostatnio 7 stówek. Trzebuję na ten. A chyba, że ktoś wytrych ma to po prostu zajebie inne auto, niż nie będę się... Ja mam. Byś mi rzucił jedno. Czekaj, zatankuję. Za swoim się boisz? No, kurwa. No Jason tak, powiedział. Jasne, że tak, no bez sensu. Patrz. Teraz mają jakąś interwencję. Patrz, teraz ich zaatakować. Bo pomyślmy, że to tamci rabusie, których ścigają. Zejdziemy ich od dupy strony i im postrzelamy w dupę. Te. Chłopaki, bo mam jedną sprawę, chciałem, żeby... Panowie, a co powiecie, żebyśmy się przebrali za balasów albo za zielonych? To też jest myśl. Na moment wracam. W sumie... Kurczę, jak oni to zauważą, będzie wtedy niezła bitka. Ale fioletowi już raz zelżin za skórę i zieloni też. No. A jakbyśmy po prostu wzięli furę sześcioosobową, która tam stoi? No. Gdzie? No tam stoi, tylko ktoś by na pacy musiał siedzieć, ja mogę siedzieć na pacy. Ja nie będę siedział na pacy, będę się wystawiał. Ja mogę na pacy siedzieć, mam wyjebane. Wtedy wszyscy będziemy po prostu jechać jedną furą. Dobra. Oh yeah! Ale ja jadę w środku. Ja też. Ja prowadzę w sumie. A, dobra, siadam olak. To jest bizon z zatkanym, kurwa, tym, tyłem. Kurwa. A weź spróbuj to otworzyć. Kurwa, no nie, no znowu. Kurwa, pierdole. Zawsze muszę się ujebać. Ty pół żarcia, który w dupca, ląduje na tobie, chłopie. O, padł to w dupca na koniec. I kurwa, no później przynajmniej. Weź kurwa, nie narzekaj za cały czas. To jak a ja tym autem mogę się w nich pierdolić w sumie. Halo? Halo! O kurde, halo! Robot, czy pomożecie mi, bo tak... Halo! Co, no? Pomożecie mi, bo ta kurwa różowa trzmata mnie przetrzymuje, kurwa dziwka pierdolona. Gdzie cię przetrzymuje, gdzie? Halo! No gdzie? Halo! Szpital! Szpital, dobra, idziemy na szpital, po księdza. Gdzie byłeś? Księdza przetrzymuje, jakaś szmata go przetrzymuje. Wjeżdżamy tam, kurwa. W maskach wjeżdżamy, kurwa. Odbijamy księdza ze szpitala. Przetrzymuje go jakaś ruda, kurwa. Różowa, kurwa. Chociaż rudy to też, kurwy. Jedziemy. Panowie wyszamane bez żadnych, wiecie. Nie będziemy wchodzić i kurwa trzeć po gaciach. Wpierdalamy się na pełne. Na komandosi, kurwa. Smoki na konektor i wpierdalamy się. Kurwa, myślcie psu. Ta, przytrzymują go. Żebyśmy... Co te psy odpierdalają? Pijani kurwa jeżdżą. Jest sam. Oni chcą księdza wziąć. Co? Odbijemy go? Mogą odbijamy go. Być więcej radiowozów. Da. Ej, odbijemy go. Tak? Dziwka weźmała psy, dziwka jebana! Rozjebiecie kurwo, rozjebiecie za te psy! Wchodzimy. Wchodzimy, odbijamy księdza i spierdalamy, bądźcie gotowi. Akcja 3-4, smoki na prawo, lecimy. Kurwa! Wypuszczasz księdza teraz, dziwko, w tym momencie! Łapy do góry przy ścianę wszyscy! Wypuszczasz go, bo cię rozpierdalam w sekundę! Szybko, ruszaj się! Ruszaj się! Wypuszczaj go, szybko! Wypuszczaj go, kurwa, już! Ostrzeżenie, kurwa! Wypuszczasz go, czy nie? Szybko! Dziwko! Wypierdalamy stąd! Nie ruszasz się, bo cię rozpierdolę, rozumiesz to? Spadamy stąd! Ja pierdolę. Nice! Spierdalamy, panowie! Elegancko, spierdalamy od tego pciarza. Pies rozjebany, chuj! Ale wjechaliśmy, ale miałem ciarkarz, mi stanął chuj w kimono! Myślałem, że tylko mi. Prosta sprawa, trzeba na ostro wjeżdżać. Aż od 3 miesięcy mi nie stawał, naprawdę mu piękny. Zaraz będzie mi ogon. Wyjebane w tym ogon. Prawdopodobnie chyba ci goście czekali w ogóle na księdza, zwolnij trochę. Spokojnie, zwolnij. Ci goście czekali chyba na księdza. Tam tacy chyba niebiescy. Tak mi się wydaje. A chłopaki, no poczekaj, że no nie wi... Ej! Czemu tak... Ale nas nikt nie goni, kurwa, nie było nikogo. To nasi byli. To byli nasi. Halo? Gdzie jedziecie? Whistle News, spotkajmy się. Dobra. Pod Whistle News, dla was pod parking. Czemu poczekasz na chłopaków? Halo? Whistle News. No heta, szybciej jedni.
Sam stąd za pizdę! Tutaj, stój! Trzeba na nich poczekać, tak to się pogubiliśmy! No mówiłeś Wizelius, to czekam tutaj, nie? Tu jest Wizelius! O, mówiłem wcześniej, że za szybko odjechałeś, oni jechali za nami, spokojnie. Tak niebieski rynku rozstrzelał, rozstrzelał ich na strzelę. Nie no, ja mówię do tej dziwki, nie? Mówię do niej, że ma wypuszczać księdza, tak? Chłopa. A ona stoi w miejscu. No to co, ostrzegawczy w psa poleciał. Dobra, są chłopaki. Ej, możemy się już sześć uwozić. Dobra, teraz jakieś miejsce musimy, dawajcie na tą budowę, widzimy, tam się schowamy. Pogadamy. Jaki chłopaki? Budowa. No i tu jesteśmy bezpieczni. Pamiętam, kiedyś tu waliłem konia w samotności. Zajebiście, mogliście rozjebać jeszcze tą różową. Pies został ostrzegawczy, ale chyba został za mocno. Znaczy to nie była ruda, tylko różowa. Nie chciała cię wypuścić, a groziłem jej bronią, dlatego musiałem użyć siły. Tak, właśnie obstrała. Tak. Grozi mi teraz za to poważne więzienie, prawdopodobnie wyrok dożywocia, ale mam to wyjebane ciężko. Nie znajdą się, nawet nie wiedzą, kim jesteś. Moją maskę, właśnie tak. Słuchaj, księdzo. Słuchaj, księdzo. Kto kurwa ci wpierdolił tą kosę? Właśnie, o co chodzi? A, przed wejściem czekało jakieś chłopy w niebieskie chyba. Tak, to oni? Prawdopodobnie tak. No okej, okay, oni czekali na ciebie. Nie dość, że ci uratowaliśmy przed psami, też przed tymi chłopami. Mechanika. Taki czarny? Gościu łysy? Frajer, on się tak wozi właśnie, mi też coś tam pierdolił. Tak. No to go idziemy rozjebać. No to trzeba rozjebać. Idziemy ich rozjebać. Dobra, pakujemy się, strzelamy od kopa, bez gadania. Ej, pakujemy się do jednej fury, czy jedziemy na dwie? Na dwie fury wjeżdżamy, kurwa. Lecimy. Jadę za tobą, łodzi. Na tym zlocie on pewnie siedzi, no jedziemy tam. Poczekaj. Już kurwa się skończył ten zlot. Koniec tych zlotów, kurwa. Robimy kurwa na lot. Macie jakąś klamę? Jeszcze jedną? A, nawet pięć. Weź kopsnij jedną. A to moja. A. Każdego rozjebiemy dzisiaj. Dobrze panowie, tak ma być. Ci tu rozpierdolamy, a nie nas. Zajebista ta księdza, zajebista. A kogo w ogóle my teraz odpierdolamy? Właśnie nie wiem, ale kogoś bym rozjebał. Jako mechanika. Tego mechanika, co nam groził. A potem tego gościa z tatuażem. O tak, pierdolamy się rozdobczamy. Nowe porządki, kurwa. Opuści tą babę w afro. O kurwa, zwinęli się. O, zawinęli się. Dawajcie na mechanika. Mechanika. Benny z Customs. Benny Customs, tylko musimy go śledzić, tego chłopa. Na mechaniku nie możemy zrobić afery. Bo to jest miejsce Charlie'ego Chipa. Znacie go? Charlie Chip. Ja też, wymyśliłem go przed chwilą. Dobra, idźmy tam. Zobaczmy, że jest otwarty. Rozpierdamy go na mechaniku, ma na dziurę, kurwa, i go palimy. Eddie! Co? A jakbyś nam swój motocykl dał? Pochodzę motocykl, na dwa auta jedziemy. No bo kurwa, tym to ledwo jeździ. No to też ledwo jeździ, dawaj. Jedź tym, pizdo! Ej, macie jeszcze jakąś broń dla mnie? No właśnie. Byle jaką. Żebym kurwa miał zabić. Masz kosa. Nie mam. O, poczekaj, ja mam przecież kosę. Ko, nie zmarnuj jej. Dobra, nie zmarnuję. Masz, ale jak będziesz miał marnować ją, to chociaż komuś ją wbij w brzuch. Ja myślałem, że ta twoja dziewczyna była cię przetrzymuje, tak to zrozumiałem. Nie, ta różowa pindza. Różowa będzie rozjebana, totalnie. To ta, co rozjebałeś ją z latary kiedyś. To jest twoja... A, tak, no. Mogłem jej pierdolnąć w łeb, dziwce. Nienawidzę jej. No to jej strzelić, kurwa, w łeb, szmacie. Ty, chciała mi wyjebać, kurwa, 20 tysięcy, rozumiesz? No bo to jest taka kurwa, ona cały czas na psy wynadaje. Możemy jeszcze, jak się uspokoi sytuacja, możemy podjechać ją terroryzować, wyzywać jej matkę, ojca, jej pochodzenie, kurwa, etniczne. Ja bym ją porwał. No i porwał, oczywiście, jasne, o to mi chodziło. Ja bym porwał majtę. Tak, zerwać jej majtę i założyć, kurwa, knygiel na łeb, son. Co tam wchodzi? Ktoś tam jest, patrz, patrz. Trzeba zobaczyć, panowie. Ej, radiowóz policji nie jest tam. O, tam jest policja, więc raczej stąd wychodźmy. Szukam tych gości, co chcieli się dojebać. Na getcie. Getty Street. Na getcy ulubione jest sosem ziołowym. Ale to są niebiescy? Ja rozpoznam chuja. Ale gdzie oni są? Ale dziwka stała, fajna. Getto. To jest getto flex. Getto flex. Obam się chaj, skarpecie! No ale gdzie chcesz jechać? Mów! Stary mi jaja gniecie! Mówię do księdza! Uczny styl, wewe! Gdzie mamy jechać? Mów! Obam się chaj w skarpecie! A ja pierdolę, gdzie mamy jechać, kurwa? No na getto, kurwa, mówię! To miasto to jest jedno wielkie getto, kurwa! No nie wiem, powiedzieli, że mam ich słuchać na getcie, kurwa, to nie wiem. Dawaj, idziemy tam. To jest teren MS-13. No to może być ostro. Ten gang podobno ma długą broń. Szykujcie się na nas, pierdolą. Tak jest, that's right, boys. Musimy przejąć jakieś swoje osiedle, musimy mieć swoje osiedle w końcu, rozumiecie? Tutaj mieszkają. Nie ma chuj. Co?
Eddie, daj mi na szybko wytrych. Wy możecie ich poszukać na grozy. Ja jadę szybko po inną furę, bo tym się kurwa nie da jeździć. Po chuj siadasz do tego kierowcę, mam się rozpierdolić. Trzymaj. A ty kurwa nie mogę? Nie. Dawaj, wsiadaj, nie pierdol. Dzisiaj dzień sądu. Dobra, Balasi. Pierrylech. Siemanko w chacie. O tak, Balasi, idziemy na dzielnicę Balasów rozjebać tak, ich. Balasi. Prójemy do każdego fioletowego kurwa, który chodzi. Ale lecimy z nimi. No ale to ryzykownie, rozjebią nas jeszcze ich. Nie. Co ty, chłopie, co ty? Oni nas tak napierdalali kiedyś, kurwa, wyzywali mi matkę, ojca, wszystko, pluli mi do dupy, kurwa. Teraz płacą za to. Co chcesz stracić na wstępie klamę? Jak chcesz kłamać? My idziemy ich rozjebać, co ty, boisz się ich? Nie będziemy wysiadać, przejeżdżamy obok tego, obok patelni, napierdalamy z auta. Ja wychodzę, wyciągam klamę, piwpawi, spierdalam, ty. Nie wychodzimy. To może zrobimy tak, ja wyjdę jako jedyny. Pierdolę kosze i wy nagle strzelać się we wszystkich. Tak, to niby, to nie jest niebezpieczne. To jest jeszcze bardziej niebezpieczne niż strzelanie z dystansu. Ale bardziej pokazowe. Dobra, zrobimy, zobaczymy jak będzie. Jeśli będzie sytuacja, żeby jednego rozjebać, to go potniemy. A teraz wjeżdżamy, bądźcie czujni. Dzielnica fioletowych. El Puente la Patelnia. Kurwa, ile tu jest? A, siemano, what's up? Tamtych nie ma. Jebać Lakersów. Gdzie oni mogą być? Dzieci wszyscy gangsterzy, kiedy ich potrzebujemy. Może gdzie indziej się teraz włożą? Obają się jak szczury. Skręcam się sam, gdzie się szlam. Zielonych lubicie? Jebać zielonych. Nikogo nie robimy. Pnie. Zieloni kiedyś mi zajebali wszystko i nakopali mi. Jesteśmy to bulldogę. Wszyscy mnie tak traktowali. Przejmijmy całe miasto. Bulldogak! Bulldogak! Przyjeżdża Eddie! No halo. Gdzie jesteście? No jeździmy tu po zielonych, fioletowych, ale nikogo nie ma. No są jacyś zieloni pod ich sklepem. Zieloni pod sklepem, ale ostatnio klamki mi kołowali, więc... No nie wiem. Ja bym fioletowych się zainteresował. Dobra, to jedźcie na... jak coś. Wokół Grove Street. Dobra. No bo tamtych co ci właśnie chcieli rozjebać księdzą. Oni mi skruszeli. Właśnie tego bym najbardziej rozjebał, kurwa. Tylko że on jest na mechaniku, nie? A mechanik jest... Zielony zostawmy, Balasów najedziemy. Tak, Balasów. Zieloni mi klamki pomogli ogarnąć teraz w sumie. Co nie będzie zielony? Nie, to był zielony w czapce, kurwa, co ty pierdolisz, tego chłopu się... Ale chodzi mi, że od tych księdza rozjebali. A, no to są niebiescy. To są niebiescy, kurwa, żeby się pierdoli w głowie, ta kolorystyka cała. Gdzie oni są? Możecie wokół głównego parkingu się zakręcić, man. A tam, jak jedziesz, no, tędy? Słuchaj, nie wiem, gdzie jestem. Ciągle? No to chyba, że wiecie co, napad, nie? To nasi? Nasi? Tak, to nasi, kurwa, już miałem do nich próć. Fioletowy, jak podjadą, to bardziej na ten parking właśnie. Po lewo. O, są. Siemano! Siemaneczko! Syn z Eliasza. Siemasz? Na czas kwarantanny opłaca się kupować i dostał! Bebebek! Kurwa, jeszcze go jebał. Ej, oni się strzelają jeśli tam. Nasi się strzelają. Dawaj, wracamy. Zaraz na psianę przyjdzie, wiecie. Chuj z tym! Jedziemy tam, jeszcze jedną serię dostają. Będzie go podnosił. Na spokojnie. Leży dwóch, spierdalamy. Hahaha, gruby też dostał! Jebać mu starą, elo, pu! I tak się kurwa wyjaśnia sytuację. Zwoń się do Ojciego. Dzisiaj panowie jesteśmy nieustraszeni, nikt nas nie rozjebie. Nie ma takiej opcji. A to jest... Możemy się nazwać gangiem, nie? Chyba. Panowie, trzeba ustalić jakiś plan. Właśnie, bo strzelanie bez sensu, zamieniamy się w takie zwierzęta, jakimi oni są. Tak, dokładnie. Ale to już to było w tej kołniarce. Wiecie o co chodzi, fajnie się zemścić, ale może teraz czas w jakieś konkrety. Co myślicie o jakimś wielkim skoku i ucieczce? A wiesz, jak to się zazwyczaj kończy w tyle osób. W sumie racja, za dużo nas jest. No ja bym rozjebał tego mechanika, nie? Bardzo. Chcesz, żeby go rozjebał, my strasznie zdenerwował. On też mnie zwyzywał. Wiesz, który, ty go widziałeś. Wiem. Jesteśmy na hangarze takim, nie wiem jak to określić. Za chwilę zadzwonię jak coś. Dobra, wiem gdzie, na razie. Ja żyję teraz po to, żeby go rozjebać. Po prostu spojrzysz mu się w oczy i go... A czemu on cię porobił? Jakie dziupli? Wbił mi kosze. Ale za co? Jak to się w ogóle potoczyło? Bo, no jakiś pojeb za nic, po prostu chciałem mu spalić auto, kurwa. A ty mi kosze wbił. Chciałeś mu tylko spalić samochód, dobra. Wszystko jasne. Zjebany jakiś właśnie, nie? No, niezły wariat z niego. No nic, mam otwartą wojnę na mieście, wszystkie gangi będą walczyć. W szczególności będą szukać mnie. Tak, widzimy pan czerwone kimono. Ale ważne jest to, że dwóch fioletowych zostało rozjebanych i to jest piękne. Aż mi się
łezka do jebaczku zakręciła. Tak, teraz kogo można rozpierdolić? Pamiętam, miałem takie notes właśnie z ludźmi do rozjebania, ale go gdzieś zgubiłem. Tam byli wszyscy ludzie, którzy mi dokuczali. Dzisiaj jest dzień sądu. Wszyscy zapłacą za swoje winy. Ej, chłopaki, bo nie wiecie, leżeli? Tak. Ja, leżeli. Jak drugi raz przyjeżdżaliśmy, ten dalej co uciekał też leżał. Zajebiście. Musiał dostać jeszcze kulkę. Dobra, poczekam to na oczy go i pomyślimy co dalej. Jakbyśmy tą różową dopadli gdzieś poza szpitalem. Ale by miała przejebane, kurwa, ją to byśmy więzili kilka tygodni. Na zmianę byśmy wartę prowadzili, ją trzymali, przetrzymywali dziwkę. Tak. Kurwa, wszystko bym miał. Wszystkie pieniądze, żeby tylko... Tak, tą różową, jak fioletowych nienawidzę i reszty tej całej zgrai, to ta różowa to jest po prostu boss do rozjebania dla mnie. Nienawidzę, kurwy. Dobra, jest to do zrobienia, możemy ją porwać. Bo widzę, ktoś by musiał tam na warcie czekać i cały czas obserwować, kiedy ona kończy pracę. Chyba, że pojedziemy gdzieś w okolicy tego mechanika i tam na ich wyczekamy, aż wyjadą. No, dokładnie tak, to jest dobry pomysł. Że jak? Że wyjadą z warsztatu, tam ci kurwa co księdza pocieli i wtedy się nimi zajmiemy. Świetny pomysł. To co, jedziemy na pozycję? Ruszajmy. Poczekaj, nauczy go, on tu jedzie. On wie gdzie pojechać, wie gdzie przyjechać? Tak, wiem. Okej. Okay. No. Czyli co, na mechanika jedziemy? Tak, i tam musimy się zaczaić, uzbroić w cierpliwość i poczekać aż on wyjedzie, a wtedy pif paf. I z nimi zatańczymy. Łap. Właśnie te. Zanurzowałem dwóch chłopa na gali, w tym policjanta. Sali jesteście? Tak. Trafiliście któregoś z nich? No ja tam, bo napierdalałem tamtych, co stali, jarali ślugi naprzeciwko. Cześć. Dobra, plan jest taki, jedziemy pod Bena i czajmy się na tego całego dopakowanego... Czyli pod szpitalem jest pełno psów niby. Ktoś się strzał do nas na parkingu. Kto jest pod szpitalem? Pełno psów niby. Ta, na dzielni? Ja, po szpitalem. No, tu trzeba uważać, oni poza tym, wiesz, ta babka różowa na bank się rozjebała na mnie, bo poznała mnie po głosie. To jest Felica. Tak. Wiesz, teraz mówi, że księdzu poszukiwany, bo pewnie chcieli go zawinąć. Niebiescy go szukają, niezły bajoro się zrobiło. Najlepiej jakbyśmy się, nie wiem, przebrali w coś, czy zakamuflowali na jakiś czas jakimiś innymi furami. Na pewno fury by wypadało zmienić. Nie no, ta moja to jest czysta na razie. Twoja tak, ale nasza nie. Będziemy potrzebować wytrychów, a do wytrychów będziemy potrzebować kasy, której nie mam. I jeszcze się trzeba przebrać. I też do tego potrzeba pieniędzy. Nie mamy kasy, panowie, jedziemy pod mechanika. I opierdolamy, kurwa. No to nie, jak chcesz kasę, to jedziemy na główny parking i okradamy tam frajerów, którzy są. Hmm? Chyba, że nie macie jaj. No ale to lepiej by było jechać na jakąś robotę. Jakiś złomiarz. Co ty pierdolisz, jaką robotę? Właśnie, jakiś złomiarz, kurwa, tak, ja od razu pierdolę. Do salu zabijam. Ja kurwa, panowie. Ten za złomem wylatuje. Panowie, cicho, ja wam zaprezentuję, co macie zrobić. Podchodzicie do frajera na głównym parkingu, celujecie mu prosto w głowę, a następnie... prosicie go ładnie o pieniążki, proszę bardzo, $3 chociaż. I tak zarobimy na ubiór, a następnie na rysztunek. To mi się podoba, właśnie tak, zajebista robota, myślę, że zajebisty pomysł. Tak zbierzemy fundusze. O tak, $3 i 3000 stary, żartowałem. 3000 albo 300 przynajmniej dolarków, każdy by się mógł przebrać. Brawo, no, brawo za pomysł, brawo, sam by najlepiej nie wymyślił. Będzie wytrych potrzebny, nową furę musimy skołować. Ej, OG! Ej, no poczekajcie jeszcze, mamy jeszcze jeden pomysł dobry. Tak. Ja mam przecież dostęp do bazy taksówkarskiej. Cały czas dostaję zgłoszenia. Może ktoś będzie chciał, wiesz, mieć zgłoszenie, podejdziemy, bo frajer go najebiemy. Ale póki co realizujmy ten parking, bo nie ma zgłoszeń, jak będzie, to wam dam znak. Ja też mam zgłoszenie. Ty masz zgłoszenie, no to właśnie, możemy... Ej, właśnie na Twittera, może pod frajer, bo ktoś ma do Benego podjechać. To będzie ten mechanik. Jedź pod Benny, kominy zakładaj. Okej. Okay. Próbujemy do frajera w szyjach. Tak, od razu do tego frajera, wiesz, którego dziorf, nie? Oni to specjalnie napisali. Jest ta kurwa, jest tam kurwa w środku. I to nie jest policja, co tam jest. Ej, pan wie, słod jeździ po mieście. Skąd wiesz? Ojciec mi teraz zadzwonił i powiedział. Słod to nie, to musimy się zawinąć. Oni mają długą broń rozpierdoloną z chwilę. Tak. Zdejmijmy te maski. Spadajmy za miasto. Chuj, jak ja i tak jestem poszukiwany. No ale stary, no to nie wiem, zobaczą cię ten, jak zobaczą zamaskowanego, to szybko zajadą pod ciebie, nie? Chodzi ludzie na głównym parkingu, jest ta dziwka? Ty zatrzymaj się, daj mi minutkę. OG gada z jakimś świeżakiem, tym go co spotkaliśmy go pod Lucky Flaka Plaka. Ciekawe co, nie chcę. Nie mam jedziemy pojęcia. Jedziemy do Sandy, tam przyczajmy kogoś, weźmiemy siano, przebierzemy się i wrócimy do miasta. Na złomiasza może. Ohoho, właśnie, co do mnie źle to porobiliśmy chłopa.
Spokojnie idź tutaj. Ty może radiowóz pierdolniemy, ty tam jest ten radiowóz, kurwa, co chłop z niego wysiadał i go nie zamykał. Mówisz? No, cofnij się. A wkładamy teraz kij w mrowisko. Ja już pomysł. Cichutko. Jest różowa. Jest różowa. Sama wyszła. Nie, to różowe, poczekaj. Daj mi chwilę. Kryjcie mnie. Kurwa, zamknięte, ale to jest ten kurwa radiowóz tego chłopa, co dostał na łeb. Może jakbyśmy mieli... No wiem, jakbyśmy mieli wytrych, tam nikt nie stoi, pusto jest. Nie no, jest kurwa lekarz, kurwa jebany. Macie sprzęt obsiarskie. Ty, a myślisz, że ludzie pracują na złomiarzu? Myślisz, że pracują na złomiarzu ludzie? Albo na... Okej, albo na tym sadzie jeszcze ludzie pracowali. Co jest? Jedziemy na sędy i musimy... Gdzie jesteś? Idziemy na złomiarza. No to kurwa mówiłem o tym, jedziemy! Okej, jedziemy na złomiarza z nami. Ja pier... Nie, jest driver, to... kurwa, ale nagrał się. Bawiłem się telefonem, kurwa! Chujem się bawiłeś. To jest właśnie to, jak prowadzisz, to się nie baw telefonem. To jest ała, spierdolił! Słod jeździ, tak? Ale jakiś słod tam jest straszne. Wycelujemy komuś w łeb, to i tak padnie. Więc pomagało nie coś. Mogliby nas jednym magazynkiem przedzierawić całe auto. Mają kamizelki, hełmy, są lepiej wyszkoleni od nas. Trzeba wziąć to pod uwagę. Nie zgadzam się. Musimy schować się na ciuchy. Akcja dziesiona. George, zajmie się tym. Potrzebujemy raz, dwa, trzy, cztery, razy trzy paki. Ale biele... 1200 dolców potrzebujemy. Bez problemu. Ja to ogarnę. Coś tak skradasz się normalnie. Tylko nie ma. Pusto. Idziemy na Sandy, tam ktoś będzie na pewno. Sandy! Nie mają rozjebane auto już. No, chyba lepiej przejechali. O! Słodź. Siema! Ale no nie, no gdzie? Z chłopakiem, co wy, samego będziemy go zawiedzieć, jak wiadomo, co jest grane. Babę dupcy i widzisz. Tak. Gdzie on jedzie za nami, jedzie za nami. Ej, jedzie za nami, policja. Trzeba mu napisać, jak już wiecie. Oho, jest. Dobra, machy. Co jest? Kogo bijemy? Tomcik, dawaj. O kurwa. Wyskakuj też z kasy. Ty! To jest ten, co mi kosze wjebał! Ty kurwo! Ej, spokojnie! A my oni przez te klamki nie kupowaliśmy? Nie kupowaliśmy od nich. Okej. Okay. Książki dawaj, kurwa, bo cię z ostatnią transmisją, która została zablokowana. Paczki masz, dawaj. 1500 przynajmniej. Tylko pieniądze, trzy koła. Dawaj. Dawaj pieniążki. Dawać szmalec! Ty też. Okularnik. Właśnie okularnik, ty też. Daj temu w torbie. Wszystko co ma! I masz tu kurwa za to. No, już. Kask, to nie są na pewno ci? Wie, to nie są ci na pewno. Przeszukaj ich, siwy. Na spokojnie. Właśnie, odwróć się. Bez ruchów kurwa głupich. Co, zachciałeś się kurwa wbijać mi kowce, co? I co teraz? To ty kurwa leżysz, co? To ty teraz leżysz! Słuchaj, nie? Wjeżdżaj mu na psychę. Wygadają marihuany. Kto jest kurwa teraz nad tobą, co? Tutaj idę. Śmieciu. Ty kurwa kupo gówna, ty. Zostawisz telefon, no nie wiem, że się go kombinował. Trochę lemoniady, co? Cieplutka lemoniadka. Pipi! To na pewno ten? Kto jest teraz nad tobą? To na pewno ten ci zaszkodził? Ja, zajebał mi kosę, frajer. Macie kasę? Przeszukałeś ich? Nie, tylko jednego. Ty, dasz radę wstać? No, to lepiej, żebyś wstał, bo inaczej cię zanosuję, rozumiesz to? Skurwysynu, rozumiesz to? pomóż mu wstać. Złap go za fraki, pobóż mu stać. Ty kurwa, wstałeś ty mendo. Odsuń się, Skieta, odsuń się. Złap go za fraki. Odwróć go. Dobra. Ja, czarny Chińczyk. A? Co to za typ? Zaraz zobaczysz. Czekaj, skuję cię. Co to się odpierdala? Wszyscy lecą do góry, policja! Lecę do góry, wszyscy lecą do góry stąd, w miejscu!